Jesteśmy świeżo po turnieju w Łodzi, turniej mistrzostw Polski kobiet w rugby 7. KS Budowlani Commerzcon Łódź grali w pierwszej lidze i dziewczyny wygrały wszystkie mecze. Pierwszy mecz z naszymi lokalnymi rywalkami, który zawsze budzi dużo emocji. Wygraliśmy 26-17. Drugi mecz, pierwszy raz w historii wygraliśmy z Legią Warszawa 2. Dwa razy byliśmy blisko, także przegraliśmy tylko jednym przełożeniem. Wczoraj się udało po raz pierwszy to zrobić, co prawda tylko jednym podwyższeniem, ale zawsze jest to wygrana, tak? No i dwa ostatnie mecze CZS Mabłów Warszawa, który przejął mocnym składem, wygraliśmy 24-12 i ostatni z Alfą Bydgoszcz 29-0. Dziewczyny wreszcie zagrały na miarę swojego potencjału. Jestem umiarkowanym optymistą i umiarkowanie zadowolony. Mamy sporo rzeczy do poprawienia, natomiast biorąc pod uwagę, że de facto jest to drużyna U18, to mamy jeszcze dużo czasu na rozwój i myślę, że za 2-3 lata będziemy rywalizować z najlepszymi. Pierwsze miejsce w pierwszej lidze i te 4 wygrane dały nam awans do Ekstraligi. Pierwszy raz zagramy w Ekstralidze. Zagramy przeciwko Biało-Zielonym, zagramy przeciwko Legii Warszawa i zagramy przeciwko Black Roses Poznań. Wszystkie te 3 drużyny są bardzo, bardzo mocne. Myślę, że przede wszystkim dla nas to będzie nauka, jak dużo nam brakuje i bardzo dużo doświadczenia dziewczyny złapią przez mecze z takimi mocnymi drużynami. Myślę, że złapią również motywację do jeszcze cięższej pracy. W końcówce zeszłego roku nawiązaliśmy współpracę z Dominikiem Fortuną, trenerem przygotowania motorycznego i to była jedna z rzeczy, które nam były bardzo potrzebne i widać to na boisku, jak dziewczyny inaczej biegają, że są silniejsze, że my tak bardzo nie odstajemy motorycznie od tych bardzo dobrych drużyn. No, przed nami jeszcze dużo, dużo pracy, bo niestety nie wszyscy przepracowali tę zimę tak, jak byśmy chcieli. No i myślę, że po wakacjach wejdziemy na wyższy poziom. Przed nami jest teraz bardzo fajne wydarzenie, bo w środę w nocy lecimy do Paryża. W Paryżu będziemy grali w Queens Rugby 7 Festival. Będziemy rywalizowali z drużynami uniwersyteckimi z Francji i 3 innymi drużynami zagranicznymi. Myślę, że dla dziewczyn to będzie fantastyczne doświadczenie, fantastyczna przygoda. No i wszyscy bardzo się cieszymy na ten wyjazd. Zarówno organizacja tego turnieju, jak i ten wyjazd tak naprawdę są możliwe dzięki temu, że udało nam się pozyskać nowych sponsorów i utrzymać tych starych. Także ogromne podziękowania dla firm Commerzcon, dla firmy Grot, naszego nowego sponsora, dla firmy Blachy Pluszyński, dla firmy Media4U, naszego nowego sponsora, firmy CWK, naszego starego sponsora, firmy Pagma Boot, naszego starego sponsora, firmy Krysiak Engineering Limited, nowego sponsora, no i paru mniejszych sponsorów.